Cześć, Avery. Cześć, kochanie. Z czego się śmiejesz? A, z tej karty ocen. Rozmawialiśmy już chyba o śmianiu się z ocen Tylera. No dobra, tym razem do którego warzywa go porównali? Nie, to moja karta ocen. Twoja? No co ty, z niej się nie śmiejemy, tylko czujemy się... brak mi słowa. Dumą rozparci? Chciałam powiedzieć głupi. Wygląda świetnie, nie wiem co w tym śmiesznego. Właśnie, nie widziałem tylu piątek, od kiedy w piątek zapłaciłem piątaka za piernik. To nie to. Przeczytajcie ten zabawny komentarz od pani Krab. Genialna jest. Avery jest doskonałą, pilną uczennicą, lecz zdaje się być zbyt poważna. Powinna bardziej cieszyć się nauką. Uważa, że jestem sztywna. Czy to nie śmieszne? Nie śmiejecie się. Ej, wy się z nią zgadzacie. Czemu na siebie patrzycie? Jestem trochę zaniepokojona. Nie umiem się bawić? Skąd? Zupełnie nie. Nikt tego nie powiedział. Czyli umiem się bawić. Odczuwam frustrację z powodu, że nie potraficie rozmawiać ze mną szczerze. Kochanie, ale tu nie chodzi o nas, tylko o ciebie i o to, że jesteś sztywna. Niech to! Jej, nawet rodzice tak o mnie myślą. Stan, chyba nie jestem sztywna. Avery, co ty? Uważam, że jesteś bardzo mądra. Nie o to cię pytałam. Pytałam, czy jestem sztywna. Buty masz niesztywne. Wyglądają, jakby były z Marsa. Czyli co, jestem czy nie? Słuchaj, ja wiem, że nie jesteś, ty wiesz, że nie jesteś, to chyba wystarczy, nie? No a co z całą resztą? Patrz tam, za okno. To jeden z tych popularnych aktorów. Ej, jestem fajna i to udowodnię. Ta mina na razie jej nie pomaga.